prosić, żeby się jednak przywitał wszystkimi, przypomniał, kim jest, bo może nie wszyscy oglądają, no jak nie znają, nie oglądają, co ty gadasz, co, jak mnie nie znają, jak ja tutaj codziennie siedzę sobie na ławeczce z flaszką dobrego winka i tym, no, szwagrem Pana Boga. Z kim? Szwagrem Pana Boga. A, który to? No to ten najstarszy mój kolega, on miał dwie siostry. Jedna wyszła za mąż, a drugą Pan Bóg powołał do siebie. No to szwagier Pana Boga. A, no to widzę, takie konekcje na tej ławeczce macie. Cieszę się bardzo, ale niemniej jednak mam tutaj dla was bardzo ważne takie pytania konsultacyjne. Zacznę od tego, że mam dla was trzy wiadomości. Dobrą, złą i tą trzecią. Tak, proszę państwa, dobra wiadomość jest taka, że nasz rząd robi wszystko, żeby pieniądze z rynku ściągnąć i dlatego od poniedziałku drożeje w Polsce alkohol. No i co z tego? Tak. Jak mnie nie będzie stać, to se sam zrobię. Nawet się nie chwalcie. Żona pędzi do sklepu, a ja na strychu. Słuchaj. I to wam się podoba. Ciekawe, z czego upędzicie, skoro zła wiadomość jest taka, że od poniedziałku drożeje woda. No i bardzo dobrze. Nareszcie się tym abstynentom do dupy dobrali. No, trzecia wiadomość, to jest ta wiadomość, dla której was tu zaprosiłem, jest taka, że wam opada. Co? No, czy wam, nie co, tylko kto, znaczy ten przyrost naturalny nam opada. Rozumiecie, on jest przyrost, a on opada. No, taka ciekawostka i dlatego będziemy się starali, żeby euro z Brukseli dostać, żeby te pieniądze na Polaków do rodzenia dzieci zachęcać. A, czyli takie euro becikowe, tak? Na przykład. Jak się nie kocham ze swoją kobietą z miłości, to się będę kochał dla pieniędzy. Dokładnie. Ile byście tych dzieci sojuch zadeklarowali tutaj w... Ale tak tylko ze swoją kobietą, czy w ogóle? Przecież do cudzołóstwa was nie namawiam, oczywiście. Nie, przecież... Tu, bo tutaj u nas był tydzień temu taki jeden mądrala z powiatu, taki ważniak. Jak on się nazywał? Miał na imię konsultant, a nazwisko inseminacyjny. No i on do nas przyjechał i myśmy zrobiliśmy takie zebranie w gospodzie u Japycza. No i tego, chłopy usiedli se w tylnych rzędach z flaszkami winka, co by jeszcze się napić dla zdrowotności, a kobiety się wepchnęły od razu do pierwszych rzędów. No i ten ważniak, ten inseminacyjny mówi, nie wiem czy państwo wiecie, ale dał taki przykład, tak? Ale taki byk to może 50 razy dziennie pokryć. Rany boskie, tyle razy? No to kobiety z pierwszych rzędów zaczęły krzyczeć, czy może pan powtórzyć, żeby chłopy w tylnych rzędach usłyszeli? No to on powtórzył, że byk może 50 razy dziennie. No i na to mój kolega Hadziuk zapytał się, mówi, panie inseminatorze, ale tak z jedną krową czy z wieloma? A on mówi, oczywiście, że z wieloma. Czy mógłby pan powtórzyć głośniej, żeby kobiety w pierwszych rzędach usłyszały? Tak, no właśnie, bo to trzeba, żeby dwoje chciało naraz, prawda? Tak jest. I kobieta i chłop musi wtedy. No ale każdy zachęca jak może, Polaków, wiecie, proszę państwa, to jest sprawa pokoleniowa, żeby całe nowe pokolenie się urodziło. O, i to jest nasza przypadłość pokoleniowa. Co zaś? No, bo zaraz po wojnie naród był przetrzebiony, to nasi rodzice robili dzieci. Zaraz nie ma wojny, to nie robią. Bo to trzeba pokojowymi metodami. No tak? Jasne, że pokojowymi, a kto wtedy miał kuchnię? Nie żartujcie sobie, bo zrozumcie, to jest bardzo ważna sprawa, żeby to pokolenie, żeby były wielodzietne rodziny, a nie tylko 2+1. Właśnie. Co? No ten najstarszy nasz kolega Stachu to ma 11 braci. O! 12 chłopa w domu. Pięknie! No. To jest przykład znakomitej wielodzietnej rodziny, proszę państwa. No i matka im wszystkim dała na imię Stachu. Znaczy jak to? Wszystkim synom swoim dała tak samo na imię? No, tak dla wygody. A co w tym wygodnego? No bo jak chciała wszystkich zawołać na obiad do chałupy, to wołała Stachu! I wszystkie się schodzili. No jak chciała jednego? To wołała po nazwisku.
No. Można powiedzieć rozrywka. Dobra. Matka jest tylko jedna. Proszę Państwa, także zostawmy. No, trzeba namawiać Polaków, namawiać. Może tych pieniędzy będzie więcej. Mam tu dla Was jeszcze jeden projekt. Prosto z Brukseli, z Unii Europejskiej przyszła propozycja, żeby Was wytypować do zorganizowania i przeprowadzenia procesu digitalizacji dóbr kultury w naszej gminie. Jezus Maria, za co? Przecież to jest wyróżnienie. Na pieniądze. Macie mnóstwo wolnego czasu. Ale wolnego. My możemy wolniej i więcej winka pić. Nie o to chodzi, żeby przepijać to życie, tylko żeby jakiś postęp robić, nie? No. Zobaczcie, co się dzieje. Radio jest tylko cyfrowe. Telewizja już też jest cyfrowa. A te stare takie formy rozrywki, folklor, jakaś tam muzyka folklorystyczna, ludowe gawędy, nawet książki w bibliotece. To u nas jest biblioteka? Tak. Ja nie wiedziałem. Musi być za sklepem, bo ja tylko do sklepu dochodzę. Brawo, naprawdę to wszystko się niszczy, bo to jest analogowe, a to trzeba zapisać cyfrowo, żeby to było dla następnych pokoleń dostępne, rozumiecie? Przeszkolimy Was, dostaniecie komputer i będziecie w przyszłości pracowali w Corelu, Excelu, Photoshopie. Moja szopa się spaliła. Solejuk, proszę Was bardzo, nie żartujcie. Skupcie się, weźcie, zbierzcie kolegów, idźcie tam digitalizować, co się da. Na razie notujcie na kartce papieru. Następne spotkanie za tydzień. No i tu go zmotywujmy, słuchajcie, żeby coś...